Organizowane są niebawem w naszym kraju Światowe Dni Młodzieży, impreza masowa, która mówi się, że może stać się celem ataków terrorystycznych. Czy Polska jest przygotowana na ewentualne zapobiegnięcie takiemu zamachowi? Nie wiem, to jest pytanie do tych, którzy dziś odpowiadają za funkcjonowanie służb w Polsce. Na pewno jest ogromna wiedza i doświadczenie wśród kadr zajmujących się antyterroryzmem. Nasze służby współpracują intensywnie z innymi służbami na świecie, analizują informacje, robią to profesjonalnie, a co robią ponadto, to już jest ich tajemnica i ich odpowiedzialność. Nie nam, osobom postronnym, to oceniać. Skoro władze państwowe wysyłają uspokajające komunikaty, to przypuszczam, że nie należy tu popadać w jakąś panikę, tylko no, po prostu patrzeć ze spokojem na to, co nadchodzi. Pamiętajmy o tym, że w naszym kraju, w odróżnieniu od państw zachodnich, nie ma takich skupisk fundamentalistów. Cała ta ich obecność tutaj jest raczej symboliczna. Nie jesteśmy celem samym w sobie i nigdy nie byliśmy. Czy zagrożenie istnieje? Istnieje. Zawsze istniało. W obecnej erze na pewno jest dużo większe niż kiedyś, choćby ze względu na nasz udział w różnego rodzaju antyterrorystycznych operacjach międzynarodowych. Jak Światowe Dni Młodzieży, to może nie przyciągnąć terrorystów sam chęć ataków w Polsce, ale właśnie skupienie dużej ilości chrześcijan, katolików w jednym miejscu i to w Europie, która jest w ostatnich miesiącach pod ostrzałem. Jak zabezpieczyć tak dużą imprezę masową? Jakie zagrożenia wiążą się z organizacją jej? Tak jak już powiedziałem, to jest kwestia odpowiedzialności odpowiednich służb. Wydaje mi się, że prowadzenie dyskusji, czy to w gronie ekspertów, czy polityków, na temat charakteru zagrożeń, wielkości zabezpieczeń, środków podejmowanych w celu ochrony tych wielkich imprez, nie przyczyni się dobrze do realizacji zakładanych celów. Ja jestem przeciwnikiem prowadzenia tego rodzaju publicznych dyskusji. One moim zdaniem do niczego konstruktywnego nie prowadzą. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, wierzę w to, że odpowiedzialne instytucje w sposób poważny i odpowiedzialny się tym zajmują i to już nie od dzisiaj, nie od wczoraj, tylko od dłuższego czasu.